emigracja miała w sobie pewną gorączkę działalności politycznej. Rzekłabym nadczynność taką w sobie. Chciała uczestniczyć we wszystkim, co się działo w Europie, a co burzyło stagnację i spokój europejski. Bo tylko na to można było liczyć, iż przyniesie to w efekcie wolność Polski. Emigracja była także terenem wielkiego ruchu intelektualnego i kulturalnego. Dlaczego użyłam określenia wielkiego? Dlatego, że na emigracji znalazły się elity powstania listopadowego, także elity intelektualne. Przecież w Paryżu w pewnym momencie działało czterech najwybitniejszych poetów polskich: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński i Norwid. To jest potęga.